Ty zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię Słowo Boże. Pierwsza Księga Samuela 9:27. Zatrzymaj się. Dzwoni budzik, Janek szybko wstaje z łóżka, bierze prysznic i pije kawę. Po 45 minutach przepełnionym metrem dociera do pracy. Pierwsze spotkanie dziś wymaga jego pełnej koncentracji. Zaraz potem są kolejne. W czasie przerwy śniadaniowej omawia służbowe sprawy z kolegą. Potem spotkania z klientami, raporty i w międzyczasie nieustanne telefony. Jest już 20, gdy Janek wraca do domu, połyka kolację, jednocześnie czytając maile i pocztę. Kładzie się na kanapie, włącza telewizor, jednak zaraz go wyłącza, bo jest zbyt zmęczony, by oglądać film. Idzie do łóżka i zasypia jak kamień. Dzwoni budzik. Janku, musisz przestać żyć w takim tempie. Jeśli tak dalej pójdzie, to jeśli nawet twoje serce wytrzyma to tempo, ani się obejrzysz i będziesz emerytem. Zwolnij, zatrzymaj się i pomyśl, co cię w życiu omija. Sens życia, którego szukasz, a nie znajdujesz, to chce ci Bóg pokazać. Jeśli masz Biblię, otwórz ją. Przeczytaj najlepszy list w życiu. Odkryj, że Bóg cię miłuje i przygotował wszystko, byś już dziś był szczęśliwy. Zatrzymajmy się na chwilę i posłuchajmy wiadomości od Boga. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?